Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Udi i witam was w kolejnym już materiale z gry Pokémon Insurgence. No i dzisiaj, oprócz tego, że oczywiście Delta Pokémony, no bo ostatnio robimy wielki Delta Hunting, to przy okazji legendarne dwa, no jeżeli mi się uda, zobaczymy. Tak więc moim pierwszym celem, jednak jesteśmy teraz w Miara Town, tak w ogóle, jest dokonać wymiany. Powiem wam, że dobrze, że nie wymieniłem tego Salamensa, bo przez to, że nie wymieniłem Salamensa, może on mi się przydać. Posłuchajcie, jest tutaj w tym mieście dziewczyna, która mówi, że ma takiego bardzo rzadkiego Pokemona, Delta Pokemona, którym jest Koffing. I ona chce go wymienić, ale chciałaby coś wartego w zamian. Na przykład jakiegoś pseudo-legendarnego Pokemona. Proszę bardzo. No więc na przykład Salamence. Właśnie Salamence jest taki pseudo-legendarny, więc wymieniamy go sobie. Jego tutaj złapać bez problemu można, więc wiecie, Salamence to nie są problem. I otrzymujemy w zamian za to Delta Koffinga, który jest jaśniejszy od zwykłego Koffinga, zdecydowanie. A jakie masz typy Koffingu? Electric i Fly, lol. Że to ma typ elektryczny, to bym w życiu nie pomyślał. No to proszę. Widać, to są jakieś burzowe chmurki koło niego. Ważne jest to, że ten Pokémon już jest z nami. Tak więc było to szybkie i było to sprawne. Chodźmy teraz do tego miejsca. Do Utira Town. Miejsca, które przysporzyło mi sporo problemów, bo już tutaj kiedyś szukałem legendarnego Pokémona, nie mogłem go znaleźć. Potem wszyscy mi pisali, Udi, tam był, trzeba tam iść. Bo to jest, wiecie co, ja szukam tutaj Volcaniona. W ogóle nie mam wyłączonego Ripela, ale prawdę mówiąc myślę, że dobrze, a nuż mi się gdzieś trafi. Tak, zaraz włączę tego Ripela, jak mnie tak co chwilę będzie spotykać. W jaskiniach też chyba można spotkać legendarne psy. Patrzcie, tu jest miejsce do tego nurkowania, ja tego nie widziałem. Nie wiem jak, nie pytajcie się, nie odpowiem na to pytanie. Widzę tylko, że jest tutaj jaskinia. I kolejna jaskinia. A czy z tej jaskini jest przejście gdzieś dalej? Oczywiście, że tak. I zobaczymy, co tutaj się znajduje. Oczywiście Volcanion. Volcanion, na którego trzeba uważać, ponieważ ma cios Explosion, jeżeli z tego co pamiętam. Dlatego ja nie będę ryzykował. W żadnym razie nie zamierzam ryzykować, nie zamierzam psuć sobie swoich nerwów na tego Volcaniona. Zamierzam na tego typu Pokemona rzucić Master Ballem. Oczywiście niestety Master Balli mam coraz mniej. A jeszcze Pokemonów, które same mogą się ubić. No, legendarne psy w ogóle. Ludzie, to są Pokemony, na które też bym chciał mieć Master Balle. A coś mi nie lecą ostatnio niestety z wyścigów, no zobaczymy. Trzeba chyba dużo tam naprawdę grać, żeby w końcu coś się trafiło. W każdym razie Volcanion w końcu jest nasz. A ja powiem wam, że może dzisiaj, jak nawet nie mam tych Master Balli, to nie polujmy na legendarne psy, po prostu wyjdźmy stąd jak najszybciej, żeby mnie tutaj co chwilę coś nie atakowało, bo to jest nieprzyjemne. Jak tak co sekundę dosłownie jest jakiś atak na moją osobę. Nie, nie chcę tego. Tak więc wychodzimy stąd, widzicie, jakże ten Volcanion był blisko nas, a ja go po prostu nie widziałem. No ale teraz przyszedł czas na kolejnego Pokemona. Tak więc musimy iść znowu w kierunku Mark Forest, który jest tutaj, bardzo dobrze. I tego znowu nie będę tam nigdzie zmieniał, ale pozbędziemy się, aż trzech musimy się pozbyć Pokemonów z teamu. Może na razie pozbędziemy się ciebie, kumpel. Aha, bo za pełny boks, dobra, ciebie, kumplu. No, co jest grane? Ja już chcę do czwartego boksa je odkładać. I ciebie do czwartego. Tylko po to, żeby wziąć sobie trzy inne Pokemony. Myślę, że niektórzy już się domyślają, o co chodzi. Zamierzam bowiem sobie wziąć Kobaliona, Viriziona, no i jeszcze jednego kumpla, którego aktualnie tu nie widzę, a który... Ej, o, tutaj jest Terrakion. Już cię szukałem. Potrzebowałem tych trzech Pokemonów, ponieważ jeżeli chcemy zdobyć jeszcze jednego legendarnego, musimy przyjść z nimi. No zresztą sami zobaczycie. Tutaj w Mark Forest było miejsce, w którym tak właściwie nic nie było. Czy coś się stanie, jak przyjdziemy tam teraz z tymi legendami? Zobaczymy sami. Patrzcie, tutaj nic się nie działo. Teraz nagle jakieś wstrząsy, coś się wyprawia. Tak, teraz nagle Space Time tutaj zadziałał. I pojawiła się jakaś góra. Skała bardziej, może nie góra. I co się stanie w tym momencie? Patrzcie, już pojawił się on. Legendarny Keldeo. No co tu dużo mówić? Keldeo? Ja jestem gotowy. W ogóle jaki dziwny dźwięk wydaje ten Pokémon. Masakra. Mam nadzieję, że nie ma niczego, co jest w stanie... Wow, mocna hydropompa, przyznam. Work up. Zwiększa sobie specjalny atak. Ale to dobrze, bo nie zwiększył sobie... Uuu, to będzie bolało. To musi boleć, niestety. Szkoda. No dobra, w takim razie wystawmy sobie może Soul Eater. Idź ty. I teraz uzdrowimy nieco naszego biednego Pokemona, żeby mógł jeszcze raz uderzyć. Max Revive'a to może nie traćmy.
W ogóle Rare Candy miałem. O proszę, nawet nie wiedziałem, że mam takie Rare Candy. Łatwiej byłoby mi ostatnio trenować Snorlaxa, zresztą byłoby też marnotrawstwo w sumie. Tak na Snorlaxa, gdzie tam? Dobra, znowu to. Chciałbym teraz tak, jakiegoś Full Restora. Super Potion to może nie, to już nie ten poziom, żeby Super Potiony pomagały w czymkolwiek. Znowu Work Up. Kurczę, boję się, że akurat jak zmienię, to uderzy czymś. No i teraz to oczywiście po takich Work Upach to padnę na hita. No ale patrzmy. A, na szczęście Work Up, mam farta. Biorąc pod uwagę, że zmniejszył sobie obronę, to False Wave na pewno zostawi 1 HP, Hydropompa pewnie zniszczy. Jednak jego specjalny atak wzrósł masakrycznie, jeszcze ma staba, od Hydropompy ma setny level. To już wszystko mówi samo za siebie. No ale dobra, w tym momencie nie będę trafić oczywiście Master Balla na niego, jak on tutaj sam się ubić nie może. Ancient Balli niestety też nie mam dużo, więc trzeba trzymać mocno kciuki, żeby no Keldeo jednak był miłym i przyjaznym Pokemonem. Pamiętam, że w filmie Pokemon był tak właśnie pokazany jako ten taki miły i przyjemny zawsze. No czy dzisiaj też tak będzie? Byłoby fajnie. Byłoby na pewno fajnie. Na razie moje połączenie Snorbolli i Ancient Balli oby działało. Na razie Keldeo, no ja rozumiem, słuchaj, ja rozumiem, że ty jesteś taki i nie inny, ale może, work up, nie, nawet jak dostaje niezbyt efektywnie od tej hydropompy, to jak walnie, to jednak walnie na pewno z wielką mocą. Znowu się uwolnił cwaniaczek. Dobra, dawaj, next Ancient Ball. Nie mamy ich dużo, więc kurczę, Keldeo. Dobra, wzmocnił się już maksymalnie. Ale work upów z tego co kojarzę jest dość sporo, więc mam nadzieję, że nie dojdzie do tego momentu, że mu braknie ataków. Oby. Dobra. Ale ja też niestety nie mam czasu. Zawsze liczę, że się trafi jakaś shiny legenda i będę mógł rzucić 100% shiny bola, ale... W co ja wierzę? W co ja wierzę? No nie oszukujmy się. Jeszcze mnie plecy swędzą, to chyba wina Keldeo. Przydałby się teraz ten jego róg, żeby mnie podrapał po plecach. Tak, to jest, do tego właśnie jest ten ruch, ojej, shiny ball, nie to. Do tego jest ten ruch mu potrzebny. Aj, już liczyłem, że to będzie takie, już myślałem, o, teraz to już na spokojnie, musi się złapać. Chyba zrozumiał swój błąd, ale nie, Keldeo to nie jest jeden z tych przyjemniaczków, jak widać. Ale dobrze, że używa tylko tego, jakby mi zaczął obijać pokemony, to nie oszukujmy się, w tym momencie ma tak mocny atak, że mógłby to zrobić bez problemu. No kurde, ej, ale za każdym razem trzy razy. Mam wrażenie, że naprawdę mało brakuje, żeby go złapać. Patrzcie, cios niezbyt efektywny, no ale no nie mogło być inaczej, bez wątpienia. Wchodź tutaj mój ty uzbrojony przyjacielu, jejku, tylko nie ran. Bo chyba bym se nie darował. Dawaj, Keldeo. Muszę mieć je wszystkie, wiecie, jednak tutaj ten znany tekst z Pokémonów musi się sprawdzić. I liczę na to, ale za każdym razem on ucieka za trzecim razem. O, teraz Close Combat nawet niezbyt efektywny. O, proszę. Jednak Mewtwo tak wytrzymały, że jednak Close Combat nie tak dobry. Ale nie oszukujmy się, on ma lepszy specjalny atak niż fizyczny, dodatkowo od, wiecie, hydropompy miał staba. Ej, ale naprawdę za każdym razem wydaje mi się, że nie wiem, brakuje tak minimalnej ilości procentów, żeby on się złapał. No teraz na przykład nie, ale wcześniej Close Combat kolejny. No, powiem tyle. Close Combaty też się szybko skończą. A ja nie wiem, ile on ma tych work upów, oby ich jednak trochę było. Byłoby fajnie, bo gorzej jak mu się skończą, to mamy... Co tu dużo mówić, przechlapane. No Keldeo, proszę cię, no nie bądź ham, złap się w Ancient Balla. Śpisz, jesteś uśpiony, Ancient Ball powinien mieć naprawdę sporą szansę na trafienie. Hydropompa niezbyt efektywna, ale... O, Virizion przeżył, gratulacje. Nie wiem, ile on już tych hydropomp tutaj wyrzucił, czy to już 5 było, czy nie. Ale naprawdę, no Keldeo, to jest takie robienie na złość, jakby od razu uciekał, to rozumiem, o ciężko, ale o, no dobra, aż usłyszał chyba. Ale no po prostu, no on to robi z czystej złości. Zaczyna mi brakować Pokemonów, to nie jest dobry znak. Kobalionie. Kurczę, przemówcie mu bracia do rozsądku, to jest wasz brat w końcu, widzi chyba, że mam cały wasz team w drużynie, w końcu wyczuł was, inaczej by się nie pojawił. A i tak robi mi takie coś na złość, dawaj, jeszcze jeden Ancient Ball. Kurde, no żartujesz sobie, work up. No tak, jemu już brakuje pewnie ciosów, bez wątpienia. Dawaj. Jejku. Wiem, że w Snorbola to mała szansa, że się złapie, no były legendy, co się łapały. Ale Keldeo chyba do tych nie należy, no i znowu. Standard, po prostu standard. Dobra, nie ma co ryzykować, w sensie, że już nie ma ciosów. Pewnie jeszcze ma jakiegoś close combata. Tak czy siak zamierzam użyć chyba Max Revive'a nawet. Dawaj mi tutaj, gdzie my to mamy, gdzie my mamy tego Max Revive'a, jest Max Revive.
Daj go na tego miutu, tylko nie atakuj, warcapuj się. O, albo quick guard, widzisz, to jest też bardzo fajny atak. Też propsujemy. Kurczę. 8 ancient boli. No, dawno nie kupowałem, bo ostatnio, wiecie, te legendy też jakoś tak... No, nie łapało się legend ostatnio, zacznijmy od tego. Były inne rzeczy do załatwienia. Ale nie, no proszę, no Keldeo musi być takim niby... No nie oszukujmy się, on wygląda na najmniej groźnego z tych wszystkich braci. Każdy wygląda na takiego poważnego, potężnego, silnego. On to raczej wygląda jak takie dziecko do bicia. No ale... Musi zrobić na złość, no bez wątpienia, musi. Dziękuję, że właśnie jeszcze krytycznym ciosem załatwiłeś swojego brata. No jesteś dumny z siebie. Masz ty godność pokemonową. Wątpię. Dobra, dla pewności, nawet jakby mnie jakimś sposobem ubił na hita, to lepiej mieć przygotowanego jakiegoś jednego revive'a. Najlepiej na Kirze. Ale ja się boję, że prędzej czy później to wszystkie warcapy to inne rzeczy. To mu się niestety skończą, albo co gorsza, skończą mi się Ancient Ball i trzeba będzie bić z Ultra Balli. Master Balla nie ma opcji, nie rzucę na ciebie, bo po prostu nie jesteś Keldeo tego godzien. Może on się obraził, że nie jest godzien, że Volcanion był godzien Master Balla, a on nie. Nie mam dla tego pojęcia, ale... No nie mogę, po prostu nie mogę, zrozum to w końcu. Ten Master Ball jest mi potrzebny, choćby na Azelfa, który zna Explosion, choćby na jakieś legendarne psy, które będą od razu pewnie uciekać. Ty tego nie rozumiesz, Keldeo, ale no tak trzeba. Jejku... Już prawie nie mam czym rzucać w ciebie. No mówię, już nawet nie będę miał jak uśpić go, wiecie, jak mi się skończą snorbole. To jest w ogóle inna sprawa. Teraz nie mam Pokemona ani z paraliżem, ani nic. Będzie znacznie trudniej go złapać. Nie ma co do tego wątpliwości, no. Mamy krótko mówiąc problem. Nigdy bym nie pomyślał, szczerze mówiąc, myślałem, że Keldeo to się złapie miło i przyjemnie, no bo... Pff, kto by pomyślał, że coś takiego może być? Próbujmy. Już końcówka moich możliwości. Oj, naprawdę, wkurzyłeś mnie. On już chyba nawet nie ma czym bić. Zostają mu te warcapy, quick guardy. Oprócz tego, no nie ma chyba innych możliwości. Dwa Ancient Bole, masakra. Jeden Ancient Ball, no nie rób mi tego, proszę cię. No będę musiał z Ultra Boli bić, tylko że bez uśpienia, bez Thor Boli też nie ma, to trochę ciężko. Dobra, ludzie, to będzie magiczne. Ja czuję, że to jest magiczny Ancient Ball. Patrzcie na to teraz. To będzie magiczny Ancient Ball. Raz, dwa. Kurde mać, no jednak nie będzie magiczny. No nie mam pytań, to jest już pech. Nie pomyślałbym, że taki Pokémon może mi takiego pecha przynieść. No cóż, no chyba... Chyba Ultra Ball, no. Chyba tak. Tylko, że już teraz pójdzie bez uśpienia, wiecie o tym. Kurczę, już nie mamy uśpień. Dobra, no to nawalamy. Kiedyś się łapało bez żadnych uśpień. Ej, w sumie to mam Timer Ball. Trzeba zacząć chyba ich używać. Dobra, dawaj Timer Ball. To jest... No już tyle rund trwa ta walka, że... Timer Ball to naprawdę powinny mieć moc Master Balla co najmniej. A się boję, że on się ubije. On ma naprawdę mnóstwo tych ataków. Ten Warcap to nie wiem, może nawet 40 tego jest. Ale co z tego, skoro... On po prostu jest, nie wiem, no jakoś coś włączył w sobie, jakąś opcję niełapania, że nie chce się złapać i już. I to Keldeo, naprawdę Keldeo. Z wszystkich braci to Keldeo musiał być tym, który się tak bardzo nie chce złapać. Inni też nie byli jacyś znowu bezproblemowi, no ale... Nienawidzę cię, Keldeo. Nigdy nie myśl nawet, że cię użyję do teamu. Kiedykolwiek. Nie, jak cię złapię, to będziesz siedział w boksie po wieczność. Nigdy się nie uwolnię. Nawet jak miałbym kiedyś umrzeć, to nie wypuszczę cię z boksa. Będziesz siedział w tym boksie. Do zasranego końca wszechświata. Zobaczysz. Zobaczysz. Nie zliczę, ile już tego rzuciłem wszystkiego dzisiaj. Patrzcie, on już po prostu ucieka. Co z tego, że walka trwa tyle? Uciekaj sobie, co to za problem? No nieźle. Czy nie mam jeszcze czegoś, nie wiem? Heavy Balla nie mam, ale Heavy Ball, nie oszukujmy się. A może ty jesteś przyjacielem, może Friend Ball? Gdzie tam przyjaciel, jak tyś wróg największy mój? No Dusk Ball, no nie zadziałają za dobrze. No Delta to w ogóle nie, bo to nie jest Delta Pokémon. Shiny też nie, bo to też nie jest Shiny. I taka miła i przyjemna zabawa. Zaraz niestety wiecie, że on zada cios, który sam się zabije. Nie wiem, ile jeszcze mu tego zostało, ale w życiu bym nie pomyślał, że czeka mnie dzisiaj taki ładny dzień, gdzie po prostu będę rzucał w tego frajera już dziesiątki boli.
A on po prostu to olewa. Co z tego, że mam timer bola? Co ty? On sobie myśli, timer ball? Że to od długości walki jest siła tego bola? W życiu, na mnie to nie działa. Jak teraz jeszcze, no, lepszy byłby, można powiedzieć, paraliż nie daje aż tak zwiększenia szansy na złapanie jak uśpienie. No ale teraz to by się przydał paraliż, żeby chociaż był, żeby chociaż troszeczkę zwiększył te szanse. Ja tutaj, no, nic nie zdziałam niestety. Ha, już tracę nadzieję. Ja dzisiaj jeszcze chciałem pokazać wam co najmniej jednego, jak nie dwa Delta Pokémony. Ale Keldeo mówi, nie, koleżko, nie. To będzie twój rekord rzucania boli w Pokémon Insurgents, bo jeszcze w Pokémon Insurgents nigdy nie rzuciłeś tylu boli na jednego Pokémona, bo inne Pokémony miały mniej ruchów, a ten tych workupów ma mnóstwo. I Quick Guardów, i widzicie, no po prostu pobijamy rekord. Jeżeli komukolwiek się chciałoby liczyć, to na koniec odcinka niech napisze w komentarzu, ile rzuciłem łącznie boli ze Snorbo. Kończysz moje cierpienie. Dziękuję, ty Wizo Keldeo. Ty Wizo. Niestety Keldeo się nie złapał. A to znaczy, że muszę wczytać i bawić się jeszcze raz. Tak więc spróbujemy z drugim podejściem, bo za drugim razem to na pewno się złapie, no bez wątpliwości. Dajmy sobie nawet Soul Eatera, może zacznijmy od niego. No wiecie, bo na razie Full Swipe'em i tak nie ma co obijać. Nie ubiję go na Full Swipe'a bez wątpienia. A Dragon Pulse zabiera mu prawie połowę życia, więc fajnie. Po prostu najlepiej na świecie. Teraz mogę dopiero zmienić na wspaniałą Kirę i próbować moich umiejętności w łapaniu. Ojejku. Prawdę mówiąc, nie mam zupełnie chęci łapać tego Pokemona, ale tak to jest, jak obiecujesz, że złapiesz tyle, ile się da, i jak już spotykasz kogoś z legendarnych Pokemonów, to głupio nie skorzystać z okazji, prawda? Ale wiele Pokemonów naprawdę odpokutowało. Po drugim podejściu do walki łatwiej się łapały. Tylko czy... Czy Keldeo zrobi to samo? Chciałem powiedzieć. Widzicie? Pokemony, gdy drugi raz z nimi walczycie, próbują odpokutować swoje grzechy. Keldeo, tak bardzo mnie wkurzyłeś, że nie wiem, czy to coś, cokolwiek ci to da. Naprawdę, no niby się złapało. To jest wielki kamień, to Big Stone, no super. Ale opis, genialny opis, nie ma co. No ja nie wiem, ludzie, czy przebaczyć temu Pokemonowi. Możecie napisać w komentarzu. Z jednej strony wykończył mnie psychicznie, z drugiej strony teraz się złapał. No po prostu świetnie. Dobra, chodźmy stąd czym prędzej. Ojejku. Chodźmy stąd i powiem tak, pójdziemy z powrotem do regionu Holon, czy ja tam chcę iść? W sumie tak. W sumie chcę iść tam z powrotem, więc chodźmy. Jejku, naprawdę zmęczył mnie ten Pokémon. No, mało komu się to udaje, ale tak, jemu się to udało, jak widać. Posłuchajcie, chciałbym złapać Pokémona, którego poszukiwałem, którego znaleźć nie potrafiłem. Może tym razem będzie lepiej. W ogóle Max Ripple kończą się jak szalone, więc... Chciałbym sobie parę ich kupić dodatkowych, ale aha, to nie tutaj kupuję. Akurat w tym miejscu muszę kupić tutaj. No dawaj Max Ripple'em. Ancient Ball'e, wiadomo, potrzebne. No, teraz to nawet można powiedzieć, że ich prawie że nic nie straciłem. Taka prawda, co nie? Ach, jakże te Pokémony mnie niszczą psychicznie. Dobra, zobaczymy, może jeszcze znajdę powietrznego Delta Pokémona. Może będę miał takiego farta. Ale chyba nie. Nie widzę tutaj nigdzie Wilmera. Chcę dostać się nad jeziorko, Holon Lake. Do Holon Lake chyba najszybciej będzie z Settlement Alpha, więc chodźmy do tego miejsca. Dobrze. I spróbujemy oczywiście znaleźć Delta Turtwiga. Słuchajcie, on musi być gdzieś pod wodą. Tylko ja ostatnio dobrze nie szukałem, może dzisiaj znajdę lepiej. Na pewno gdzieś w okolicach tego jeziora. O proszę, tu jest. Dobra, tu się skrył. Tego miejsca nie sprawdziłem, bo te wszystkie podwodne miejsca wcale nie są połączone, więc wiecie. I teraz pytanie dnia. Gdzie będzie w kolejnej lokacji? Nie wiem właśnie, czy on teraz będzie znowu pod wodą, czy on wyjdzie z pod wody. Trzeba Delta Turtwiga znaleźć. Bardzo możliwe, że on znowu jest pod wodą gdzieś. Ale no, już powiem wam, że uciekł mi już łącznie, nie wiem, z 3 razy, może 4. Nie no, chyba 3. To nie jest może jakoś bardzo dużo, no ale szukajmy. Tu go nie ma. Zastanawiam się, może trzeba wejść całkiem pod wodę. W sensie do tych, wiecie, zobaczymy. Tutaj to do jaskini dopłynę, prawda? Tej takiej dodatkowej. A i owszem, tutaj. No już tyle polujemy na tego Delta Turtwiga, że fajnie byłoby go w końcu znaleźć. Szczególnie, że to jest jeden, tak jakby, wiecie, Delta były starter.
Tu chyba nie, chociaż ja tutaj nie wiem, czy tutaj gdzieś jego nie będzie. Bardzo możliwe, że nawet gdzieś tutaj się schować może. W jakiś z tych podwodnych miejsc, chociaż no nie mam pewności. Nie no, raczej nie, bo tutaj to był już inny delta. No dobra, tu go nie ma, to będziemy pływać w innych miejscach. Wypłyńmy z tej jaskini. Podwodnej jaskini. Do czego tutaj nie dochodzi normalnie? Wszędzie jakieś jaskinie, wszędzie tajne przejścia. Takie rzeczy się dzieją. Gdzie tu jest możliwość? Dobra, tu jest możliwość wypłynięcia. Zastanawiam się jeszcze nad jednym miejscem, tylko nie pamiętam, jak tam się wchodziło. Czekajcie, to nie tutaj? Aha, to chyba tutaj, ale zobaczymy, czy on tutaj jest. Bo tutaj możliwe, że się pojawi, ale... Ale chyba jednak nie. Chyba jednak nie. Znaczy on może się tu pojawi, ale jeszcze nie teraz. Kurczę, to jak nie teraz, to kiedy? Kiedy Delta Tertwigu? On ma jakieś te swoje pozycje, w których się znajduje, takie miejsca, do których sobie tutaj się skrada. Dobrze, że Max Ripelli przynajmniej zakupiłem dużo. Aha, dobra, to jest ten kamień, ale ten kamień to nie wiem, czy skrywa jakąkolwiek tajemnicę. Tu nie ma jeszcze jakiegoś podwodnego przejścia. Musi coś takiego być. Dobra, jest to. Może tutaj. Tu nie ma, tu nie ma. Jejku, ja już naprawdę powiem wam, że kończą mi się pomysły. Aha, zapakowałem, ale to nie będzie tam raczej. Jak on już ma się gdzieś kryć, to pewnie w innych miejscach, bo tam był inny Delta Pokémon. Albo on tam był? Nie, jego tam nie było. Nie ma opcji. O, tu jesteś, dziadzie mały. Dobra, być może dopiero teraz pojawi się w tamtym miejscu, na tej wyspie. To jest bardzo możliwe, że teraz już tutaj można go spotkać, ale... Bo chyba tu ostatecznie będzie, tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić. Oczywiście, że mogę. Chyba się mylę. No żartujecie, no. W wielu miejscach jeszcze... Entei! Oh yeah! Ej, nie wiem. Nie będę ryzykował. Jedziemy z Master Balla, Entei, sorry. No moi drodzy, w końcu legendarny pies. No tyle bólu dzisiaj przynajmniej. I to przy Max Ripelu włączonym w ogóle. Cudownie. Szkoda, że już teraz nie mam... Wiecie czego. A nie, a czy nie, nie miałem włączonego Max Ripela, wyłączyły mi się. Na to wychodzi. O kurcze. No, widzicie, warto jednak tak chodzić, tylko że już Master Balli nie mam, więc nie wiem, czy ryzykować. No, Entei zaskoczył mnie. Super, bo zdobycie trzech legendarnych psów też upoważnia do złapania jednego Pokemona, więc no, co tu dużo mówić. Trzeba szukać, trzeba sprawdzać. Czekajcie, on tutaj był na początku, ale teraz to się już tutaj nie pojawi. No co za Pokémon, po prostu Delta Tertwig, największy uciekinier ever. I ja jestem naprawdę, wydaje mi się, że jeszcze jedno miejsce znajdę i on już będzie odblokowany. Może teraz tu się gdzieś pojawi, nie? Kurczę, nie tutaj, a na pewno go tutaj nie będzie? Tak głupio, wiecie, rezygnować jak się nie jest do końca pewnym. Może tutaj trzeba iść, ale nie, no to był... Nie, tutaj nie, tu się nie pojawi. Na to są zbyt małe szanse. Kurczę, no to w jakim miejscu jeszcze mogę go znaleźć? Może teraz muszę wlecieć znowu do tej podwodnej jaskini, no bo na tych wysepkach to go nie ma. No Tertwig to jest jednak, widzicie, śmieszkuje sobie, taki śmieszek wielki. Największy śmieszek ever wśród Pokemonów. A tu pływaliśmy. Może tu jest jakaś ta... A nie, zaraz, to jest ta jaskinia, która daje... Tak, do tej wielkiej jaskini. Być może tam będzie. Więc mówię, no, trzeba sprawdzić wszystko. Każde jedno cholerne miejsce sprawdzamy po kilka razy, aż w końcu go trafimy. Czemu ja wchodzę i wychodzę? Czasami mam taki dziwny nawyk z tych jaskiń. Dobra, szukajmy. Proszę cię, Tertwig, pokaż mi się gdzieś. Wiem, że gdzieś tu jesteś, na pewno. Nie no, tu go nie ma, no. Nie wiem. O, jest! I znowu uciekł. Nie, ja cię po prostu nienawidzę. Dobra, nie mam pojęcia, ile razy on już uciekł. Teraz już go tutaj raczej nie będzie. Myślę, że teraz jest szansa, że w końcu pojawił się w tamtym miejscu, do którego tak często wbijam. Jak nie, to ja już nie wiem. To ja już wtedy po prostu tracę pomysł. Gorzej, jak trzeba go zachodzić od odpowiedniej strony i to dopiero wtedy działa. Haha. Nie, to byłoby zbyt złe. Nie wierzę, żeby twórcy byli aż takimi potworami. Powiedz, o tak, to jest to miejsce, w którym on się pojawia. O, masakra. Dzisiejszy odcinek bardzo mnie wymęczył, ale myślę, że ostatecznie było warto. I dostając nagrodę w postaci Entei, to wiecie, nie żałuję. Dawaj tego Delta Balla. Na pewno ma typ wodny, jak i inny, nie mam pojęcia. Przekonam. Proszę, to info dla tych, którzy zawsze mówią, że Delta Balle mają 100% szans na złapanie Delta Pokemona. Macie swoje 100%, ale już za drugim razem się złapał.
Bardzo dobrze. Wodno-ziemny, o proszę, normalnie roślina ziemia, a potem typa, tutaj od razu woda ziemia. Jest, kurczę, nie wiem, jest bardzo słodki. Mimo tego, że tyle uciekałeś mi, to cię nazwę i tak słodziak. Naprawdę, masz bardzo słodki pyszczek. Uff. Ciężko, bo ciężko, ale złapaliśmy nie dwa nawet, a trzy legendarne Pokémony. Pokazałem, jak zdobyć kolejnego Delta. Tego Turtwiga się naszukaliśmy już ostatnio, ale w końcu dokończyliśmy to zadanie. No i cóż, w kolejnym materiale postaram się już być może podtrenować mocniej Pokémony, żeby spróbować pójść na rematche. A jak nie rematche, to jeszcze coś na pewno wykombinujemy. Bo po rematchach znowu kolejne legendy nam się odblokują. Najlepiej to, żebym zdobył Master Ball, bo bez tego będzie ciężko. No ale zobaczymy. Tak więc, kochani, to tyle na dzisiaj. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to łapka w górę, subskrybujcie. Kolejny odcinek już wkrótce. Ale to tyle. Tak więc do kolejnego, cześć i czołem i na razie. Hej!